Żeby nagrać dla Was dzisiejszy odcinek, musieliśmy wymontować drzwi, wstawić je do kuchni, musieliśmy moje światło do nagrywania stories przemontować tutaj, tu wywalić kable, dużo kabli, a chodźcie, wszystko to po to, żebym Wam mogła pokazać, jak wygląda moje malutkie pomieszczenie gospodarcze. A teraz Marcin, pokaż lampę na piecu gazowym. Słuchajcie, zanim zacznę oprowadzać Was, to dwie ważne informacje i zastrzeżenia. Zastrzeżenie numer jeden. To nie jest moje wymarzone pomieszczenie gospodarcze. Gdybym je robiła, byłoby po pierwsze dużo większe i zaraz Wam powiem, co jeszcze by w nim było. A natomiast drugie zastrzeżenie jest takie, szczerze mówiąc, nie wypicowałam go na Waszą wizytę jakoś szczególnie. Może troszkę poukładałam, ale jeżeli znajdziecie tu jakiś ząg i znajdziemy go wspólnie w czasie tego odcinka, to z góry przepraszam, to jest samo życie i tak to wygląda w życiu pedantuli. Zaczęłam od tego, że to nie jest wymarzone pomieszczenie. Dlaczego? Dlatego, że jest małe i jest tu bardzo dużo sprzętów, które są, że tak powiem, wymuszone. No i to bardzo ogranicza moje możliwości. Jeżeli się przeniesiecie tutaj na tę stronę, to zobaczycie po pierwsze znowu reflektor i kable zwisające. Tu nie ma tyle rzeczy podłączonych naraz. Natomiast jest tak, piec, boiler do tego pieca, tam jest jeszcze taki zbiornik, nie wiem czego, niebieski, ale pewnie potrzebny. Oraz filtr. I to są cztery takie rzeczy, które zajmują, no tak naprawdę ponad połowę tego pomieszczenia i sprawiają, że ja tu mam bardzo małe pole manewru. Druga rzecz, którą bym na pewno zrobiła, gdybym ja robiła to pomieszczenie od zera, to tak zwany brudny zlew. I na pewno zrobiłabym sobie tutaj taki niski, fajny zlew, w którym można opłukać kalosze w błotnisty dzień, w którym można opłukać kółka wózka, bo są odpinane, żeby sobie nie wjeżdżać tym do domu, w którym można coś zaprać i tak dalej. Tego zlewu bardzo mi tutaj brakuje, więc gdybym mogła to zrobić jakoś inaczej, pewnie bym tak zorganizowała, żeby jakiś punkt, że tak powiem, wodny się tutaj znalazł. Jak widzicie, niestety, sporo zajmują też odkurzacze. Mam tutaj mój stary odkurzacz i ten zwykły, z którego korzystam na co dzień. Tego Boscha, którego widzieliście u mnie ostatnio, trzymam na górze jako nowy do takich czyściejszych trochę historii niż tutaj, a te są takie heavy duty na dół. No i właśnie, też ponieważ mam ograniczone miejsce, to nie mam do nich takiego dostępu, jaki bym chciała, żeby nie musieć czegoś wyjmować, żeby coś wyjąć wcześniej. Dlaczego trzymam zawsze złożony odkurzacz? Kupiłam sobie kiedyś taką rurę do odkurzacza, taki stojak na rurę, taki uchwyt, żeby to zawiesić, ale w praktyce zobaczyłam, że odkurzacz naprawdę, żeby być w pełni wykorzystywany, musi naprawdę po prostu stać, tak? Bo czasem się go po prostu nie chce wyciągnąć, a tak? On ma to mocowanie takie na nóżkę, stoi sobie sam, wyjeżdżam, podłączam i mogę coś nim zrobić i to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie, bo przynajmniej wtedy jest po prostu używany. Czekajcie, zamontuję to z powrotem. A, chodź tu nóżko. Dobrze, elegancko, jest ok. No dobrze, to teraz przejdziemy na drugą stronę całej ceregieli, czyli na stronę związaną z przechowywaniem. I teraz właśnie przypomniałam sobie, że zapomniałam, jak nazywa się moja seria regałów z IKEA, więc zostawiam Was na chwilę, żeby sprawdzić w telefonie, bo muszę Wam to powiedzieć. Jonaxel, nazywają się Jonaxel, przypomniałam sobie, a raczej sprawdziłam. Słuchajcie, więc teraz tak, jedna bardzo ważna uwaga. Regały z tej marki i z tej serii występują w dwóch szerokościach, czyli jedną to macie te takie węziaki, w których mam tutaj różne drobiazgi, drugie to te szerokie. I teraz, one mają dwa rodzaje koszyków i zwróćcie uwagę, gdybyście kupowali, dlatego że ja wybrałam te koszyki, które mają taką bardzo gęstą siatkę. To jest ważne, bo żaden drobiazg w zasadzie tędy nie wyleci. Natomiast w tej samej serii macie identyczne koszyki w identycznym wymiarze, ale jednak z tą siatką o dużo większych oczkach. Mnie to były takie podobne jak te, które miałam kiedyś. Te oczka były stanowczo za duże. Ja musiałam w każdej z tych szufladek wyłożyć podłogę takimi wkładami do szuflad, żeby mi to po prostu nie wypadały stamtąd różne rzeczy. Więc jeżeli chcecie przechowywać drobnicę domową, to zdecydowanie w tego typu rzeczach. No i teraz, ja kupiłam jedne szerokie, jedne wąskie, dlatego że one mi idealnie tutaj uzupełniły miejsce, które zostało po wstawieniu pralki i suszarki, bo do niego musiałam się dopasować. Nie zdecydowałam się na wiszące szafki, typu takie, są takie fajne systemy z kręgosłupem, bo mam tutaj delikatny karton gips i po prostu bałam się, że po obciążeniu, a mam tu parę ładnych kilo rzeczy, one by nie wytrzymały. Wolałam coś stojącego. I teraz mam tutaj wąskie, szerokie. To, co jest bardzo praktyczne w tym systemie Jonaxel, to to, że na każdy regał na górę możecie kupić półkę. I teraz zobaczcie. Tu stoją dwa regały na sobie. Proszę bardzo, zapraszam.
I zobaczcie, to jest półeczka, czyli jakby górna część tego regału, co sprawia, że mogę sobie wykorzystać to na środki czystości, na butelki, które są wyższe niż jeden koszyk i których nie mogę po prostu ustawić w tego typu koszykach, więc wykorzystuję to miejsce, omijam jakby jeden rząd koszyczków i na tym podłożu trzymam różne rzeczy. To teraz Wam opowiem, co gdzie mam i co tu mam. Zaznaczam też, że dużo rzeczy takich wielkogabarytowych mam w garażu, no bo mam spory garaż i tam to trzymam. No to co, zaczniemy od dołu na ten dobry początek? Chodźcie. Szuflada numer 1, folia aluminiowa, folia long fresh, worki do mrożenia i tego typu rzeczy. Musicie o mnie wiedzieć to, że ja mam Rossmana w spiżarni, dlatego że ja po prostu muszę mieć dużo ściereczek i takich rzeczy właśnie tego typu, ile wlezie. To jest szuflada moich chłopaków, tu są zapinki rowerowe, Leatherman, jakieś światełka i takie rzeczy, których oni używają głównie na swoich wyjściach. Tutaj mamy szufladę elektryczną. No i tutaj normalnie byście znaleźli tych przedłużaczy i rozgałęziaczy i rozdzielaczy całą szufladę, ale jesteśmy właśnie w trakcie zdjęć i one są w użyciu. W związku z tym nie ma ich tu prawie wcale, a tak normalnie byłoby tutaj absolutnie pełno. Kolejna sprawa, chusteczki. Nie wiem, czy u Was one też się tak rozchodzą, że po prostu ledwo się jakąś paczkę zacznie i już jej po prostu nie ma, nie wiem jakim cudem, więc one giną, zostają w ubraniach, więc mam naprawdę, zwłaszcza w sezonie zimowym, taki spory zapas chusteczek pod ręką. Druga rzecz, kolejna, to są worki na śmieci w różnych rozmiarach, bo mamy różne kosze i tu mam kilka reklamówek, takich jeżeli potrzebuję do czegoś i mam na przykład też tu narzędzie do czyszczenia suszarki, żeby było pod ręką. Kolejna półka to stanowczo jest za wysoko. Teraz jak Was oprowadzam, to myślę, żebym to przełożyła. Wkłady do SodaStreama. Ja też kupuję hurtowo, bo nie lubię jeździć, mam nie po drodze po nie, więc kupuję je na zapas. Tu mam ściereczki, no i właśnie, znowu się zaczyna moje zbieractwo. Tu moje ściereczki, gąbki i różne takie rzeczy. To jest tylko 1/5 tego, co mam w tej kategorii, dlatego że zapas tych rzeczy mieści się tam u góry. W dwóch takich pudełeczkach mam więcej. Kuku na muniu. Tutaj mamy rękawiczki. Dlaczego ich jest tak dużo? Dlatego, że jak zrobiłam porządki w moim pomieszczeniu gospodarczym, to się okazało, że one były poupychane w bardzo różnych miejscach, więc kupowałam nowe, bo wydawało mi się, że ciągle nie mam. No a okazywało się, że mam i mam ich dużo. A tutaj widzicie piłeczki juskowe do prania różnych rzeczy, które tego wymagają i torebkę do prania takich delikatnych rzeczy, więc jak mam coś takiego, to wkładam je do torebki. I ta torebka sobie tu leży blisko pralki, żeby było pod ręką. Idziemy dalej. Tu są worki na segregację. To są różne kolory pod różnym kątem. Ja sobie je tutaj wszystkie trzymam. One, słuchajcie, normalnie byłyby złożone bardzo ładnie i na płasko, ale niestety były już używane, a mianowicie były używane na urodziny Rysia do pakowania tych balonów, które były po 3 dystrybuowane do gości. W związku z tym normalnie zajmują dużo mniej miejsca, a teraz są po prostu złożone tak na, jak się mówi, gdzie bądź. dobrze, idziemy dalej. Tutaj mam sznurki, które mi się przydają do podwiązywania różnych rzeczy w ogródku i sekatory. Tak wiem, są 4 sekatory, ale to dlatego, że 2 są zardzewiałe, a szkoda mi je wyrzucić. I jak wyciągałam tą szufladkę, to pewnie zauważyliście taki moment zawahania, dlatego że te szufladki są też w ogóle bardzo fajnie wyposażone w takie ograniczniki. Tam z tyłu jest ogranicznik, że nie mogę ich wepchnąć głębiej niż to, co teraz. A tu z przodu mam też taki ogranicznik, który nie pozwoli ich bez przechylania. Zobaczcie, ja teraz szarpię za tą szufladkę i nie wyjmę. Dopiero muszę przechylić, bo tu jest taki ząbek, który sprawia, żeby nam ona nie wypadała. I to jest w ogóle też bardzo fajne, bezpieczne i wygodne. Także też trzeba pamiętać, ustawiając te regały, żeby je ustawić w odpowiednią stronę, bo jak sobie ustawicie ząbkiem do tyłu, to ich nie otworzycie. Jedziemy dalej. Tu mamy co? Tu mamy do mycia okien tą, jak się mówi, myjkę. A na samej górze orzechy piorące, które czekają na odcinek o ekologicznych sposobach na pranie, żebym je wypróbowała. Takie mam zasoby. To, co widzicie tutaj, to jest część, której nie używam zbyt często, ale mam ją pod ręką, bo to jest bardzo praktyczna sprawa i w ogóle Wam pokażę, bo to jest naprawdę super rzecz. Mianowicie, kiedy macie delikatny sweter albo jakąś super delikatną kurtkę, to zobaczcie, wstawiacie sobie taką szafeczkę do suszary. Włączę Wam światełko. O. O, i ona tutaj na przykład, ten sweter kładziemy albo kurtkę, albo buty, i suszarka bębnem pracuje ciepłym dookoła tej półeczki,
a na tej półeczce sobie rzeczy bezpiecznie leżą, więc to jest w ogóle genialna sprawa. Nie używam jej często, ale jak jest potrzebna, to naprawdę jest potrzebna, więc leży sobie u góry, ale dostępna. Bardzo proszę. Tutaj znowu wychodzi zbieractwo Uli. Tak wiem, może aż tyle nie jest mi potrzebne, ale zużywam dosyć niestety dużo torebek strunowych. Staram się robić wszystko, żeby nie były jednorazowe, dlatego moje zapasy leżą tu już długo. Jak widzicie, dwie różne serie, bo aż takie zbieram, ale mam je zawsze pod ręką. No i tutaj czyszczenie butów, czyszczenie ubrań i niezawodne różnego rodzaju podkładki pod meble. Te rzeczy lubią się odklejać, więc za każdym razem, kiedy coś większego odkurzam, to sobie tam dokleję, co potrzeba, pod ręką. Tutaj mamy to, co jest w każdym polskim domu. Torby, torebki prezentowe, które mi jeszcze zostały z okolic świąt, to kilka papierowych. Staram się nie mieć tego dużo, dosłownie kilka. Jak mam więcej, to niestety wyrzucam, oddaję, ale się ich pozbywam, byle nie za wiele, tyle ile się zmieści w tej szufladzie bez wywalania, więc ograniczajcie takie rzeczy. No dobrze, do dwóch kolejnych musicie zajrzeć sami, bo się tam nie pomieścimy. Na górnej półce mam różne rzeczy związane z praniem. Dlaczego mam ich tak dużo? Dlatego, że ja różne rzeczy testuję dla Was, różne rzeczy sprawdzam, kupuję, mam sodę oczyszczoną, którą jak wiecie stosuję do białego prania, więc tutaj sporo się tego gromadzi. No a piętro niżej również do testów różnego rodzaju środki czystości, rzeczy do czyszczenia różnych powierzchni, które również czasem testuję, stąd tyle tego. Teraz, żeby Wam dalej pokazać, czego nie lubię, muszę wyjąć tutaj mój stojaczek, żeby podwyższać uleńkę, kiedy uleńka jest za malutka. I pokażę Wam moje ulubione półeczki, czyli różne rzeczy takie do DIY i takich rzeczy. Tutaj mam wkrętarkę, wiertła i różnego rodzaju gwoździe. Natomiast sposób, który Wam bardzo polecam na przechowywanie różnych drobiazgów, to są takie pudła, które ja kupuję w sklepie z budowlanym po prostu. I teraz zobaczcie, one są bardzo niedrogie i tu mam na przykład baterię. Ja zużywam i papierek. Ja zużywam bardzo dużo baterii, bo my robimy zdjęcia i mamy mikroporty, mam młynki do soli i pieprzu na baterie. Jeden młynek to 6 małych bateryjek, więc muszę mieć zapas, żeby móc sobie je posolić i popieprzyć. Więc ponieważ mam ich zawsze dużo, to tutaj mam czyste, świeże i nowiutkie baterie, ale to samo pudełko, dokładnie ten sam model, wykorzystuję na przykład do tego, żeby trzymać coś, czego też używam dużo, różnego rodzaju haczyki. To są haczyki do wieszania różnych rzeczy, do kabelków, do drobiazgów i tego też używam sporo, więc mam haczyki i przyklejki do tych haczyków również w porządku w takim pudełku i to jest super rozwiązanie. Mam tu też jakieś gwoździki, wkręty, no to jest generalnie taki śrubkowo-wiertarkowo-wkrętowy kącik. Szufladka niżej, to dalej rzeczy takie robocze, tu mam śrubokręty. Zobaczcie, to jest wkład do szuflady, też z Ikei, taki materiałowy, to też jest wkład do szuflady, nie pamiętam gdzie go kupiłam, chyba też w Ikei, ale ich już chyba nie ma. W każdym razie proste wkłady, a pomiędzy, w miejsce pomiędzy po prostu poukładane rzeczy, które pasują. I ostatnie piętro. No i tutaj szczotki, akcesoria i końcówki do odkurzacza, worki i jeszcze parę drobiazgów do czyszczenia. No dobrze, i to by było na tyle. Nade mną jest jeszcze jedno wielkie pudło. Nie chciałam Cię włączyć. Nade mną jest jeszcze jedno wielkie pudło, a w tym pudle są ręczniki papierowe i pudełka z chusteczkami. Takie na zapas, tego też lubię mieć dużo i one sobie tam stoją, jak są mi potrzebne, to wyjmuję i gotowe. I tak się prezentuje, słuchajcie, moje pomieszczenie gospodarcze. Rewelacji jakiejś specjalnej nie ma, ale jest praktycznie i pod ręką wszystko to, co potrzebne. Na koniec pokażę Wam jeszcze z drugiej strony trochę nietypowy sposób, w jaki ogarnęłam przechowywanie rzeczy, które są do wyrzucenia. Tutaj jest moja segregacja śmieci. My nie segregujemy ich w koszu pod zlewem. Pod zlewem mamy tylko zmieszane, natomiast kiedy rozpakowujemy zakupy albo następuje jakiś taki moment, że jest kumulacja tego papieru czy plastiku, to sobie składamy to wszystko do jednej torebeczki i ktoś to wynosi tutaj. To są kosze na pranie, też z Ikei. To są miękkie takie kosze. One mają sztywny, taki druciany statyw, jakby kręgosłup, ale pomiędzy są wypełnione takim materiałem i one mi się, powiem Wam szczerze, w roli koszy na śmiecie sprawdzają idealnie, bo naciągnięty wchodzi tu spokojnie worek na rzeczy do segregacji,
I po prostu tutaj gromadzimy różne rzeczy. To są zazwyczaj rzeczy, które są suche i czyste, raczej nie wyrzucamy jakichś takich śmierdzących historii, a jeżeli wyrzucamy tego typu rzeczy, to czasem delikatnie przepłuczemy. Poza tym dosyć często te kosze wymieniamy i one sobie tu stoją i zbierają, co potrzeba. Tak to wygląda. Nie mam tutaj kosza na pranie. Powiem Wam szczerze, że kosz na pranie, który najlepiej mi się sprawdza, to jest jednak kosz na pranie tam, gdzie się rozbieramy. Wiecie, że Rysio ma swój kosz na pranie w swojej łazience, my mamy koło swojej garderoby kosz na pranie i to jest bardzo wygodne rozwiązanie. I brutalnie mówiąc, kiedy robię pranie, to rzucam te rzeczy na podłogę i rozdzielam je na podłodze. Wiem, to może brzmi strasznie, ale tak właśnie jest. Nie jest to moje wymarzone pomieszczenie, ale jak wiele z nas tak naprawdę musi robić to, co się da z tym, co mamy. I starałam się z niego wycisnąć to, co najlepsze, żeby służyło mi dobrze. Mam mój ulubiony błękitny kolor, kolor włoskiego nieba i to już mi w zupełności wystarczy. Jak jest takie, to już mogłoby być kompletnie niefunkcjonalne i też byłoby dobrze. Jeżeli mogę odpowiedzieć jeszcze na jakieś Wasze pytania, to bardzo proszę, dawajcie mi znać w komentarzach. Z przyjemnością to zrobię, a ja Was zapraszam ponownie do mojego domu, na moje porady i do różnych tematów, które robimy tutaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję, idę zamontować drzwi z powrotem.